Seria zwycięstw została przerwana, ale Stelmet UKP od 5 kolejek w trzeciej lidze pozostaje niepokonany. Zielonogórzanie w ubiegłym tygodniu zremisowali na wyjeździe z Bystrzycą Kąty Wrocławskie. Nierozstrzygnięte na korzyść uczniowskich spotkanie z ligowym outsiderem potraktowano jako porażkę. Jednak trener zespołu Michał Grzelczyk zdobyty na Dolnym Śląsku punkt bardzo docenia. Rywal okazał się zdecydowanie silniejszy niż wyglądało to na papierze. W sobotnim spotkaniu przeciwko MKS Oława Stelmet UKP będzie chciał zdobyć komplet punktów, broniąc własnego terenu, na którym w tym sezonie wygrał jedynie klub piłkarski z Brzegu Dolnego. Na korzyść zielonogórzan przemawia także wyjazdowy bilans MKS-u. Oławianie na boiskach rywali do tej pory zanotowali po jednym zwycięstwie i remisie, a także trzy porażki. Faworyt? Stelmet UKP, który atakuje czołówkę tabeli i będzie chciał się w niej umocnić. Mecz 11. kolejki 3. Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej na dołku przy Sulechowskiej w sobotę o godzinie 16:00.